Ludzkie tarcze ludność woli. Przed nią czołgi, a za nią piechota, dirle wangerowcy. Na rogu chłodnej i żelaznej dochodzi do potyczki z kompanią batalionu Chrobry 1. Powstańcy jednak wycofują się, a Niemcy obsadzają swoimi siłami ogrodową, chłodną elektoralną i okolicę. Batalion chrobry 1 wycofuje się aż na stare miasto. To okaże się później pułapką. Na ulicy Leszno przy Solnej trwa jeszcze barykada. Na południu przeciw natarcie. Żołnierze Zagończyka spychają Niemców na Plac Mirowski. Ciężkie walki. Niemcy używają sił pancernych. Opanowują w końcu Arterię Wolską do Placu Bankowego. Na cmentarze, gdzie jeszcze znajdują się siły powstańcze, spadają bomby. Dziś wiele nagrobków nosi ślady tamtych dni. Na ochocie oddziały Rona pacyfikują kolonie Staszica. Broni się jedynie budynek przy Wawelskiej 60, miejsce znane jako Reduta Wawelska. Walki trwają tam od pierwszego dnia powstania do 11 sierpnia. Zwracam się do pana doktora Bartusza Łukaszewskiego, socjologa, badacza powstania. Panie doktorze, czy wśród powstańców tak licznych, z którymi pan rozmawiał w dotychczasowej karierze naukowej, byli też ci aktywni w tamtych dniach na woli czy na ochocie? Jakie są ich świadectwa z tamtych pierwszych dni powstania? Znakomite pytania, ale żeby na nie odpowiedzieć, należy odnieść się jeszcze do września 1939 roku. Rozmowa z powstańcami z Ochoty jest rzadkością z racji szczególnej pamięci niemieckiego dowództwa. Ochota broniła się szczególnie bohatersko we wrześniu 1939 roku i o tym fakcie nie zapomniano. Barbarzyństwo SS Rona zmasowany atak na zachodnią dzielnicę Warszawy wyrządziło ogromne szkody nie tylko dla ludności, ale również dla pamięci zbiorowej owej dzielnicy. Świadków brakowało, a obecnie z oczywistych względów będzie brakować jeszcze bardziej. Natomiast jeśli chodzi o wolę, zdecydowanie tak, dalej możemy to określić mianem dostępu do osób, które na woli walczyły i dalej z tymi osobami rzeczywiście możemy wywiady biograficzne przeprowadzać. Ale dlaczego? Na terenie woli walczył między innymi batalion. 5 z grupowania Radosław, szereg innych oddziałów z grupowania Radosław również e, swoją historię ów batalion rozpoczął na Cmentarzu Ewangelickim, walcząc następnie przy Okopowej, Żytniej, Karolkowej, przeprowadzając wypady na Górczewską czy Wolską, znane zresztą ulice i to jak dobrze znane, e, właśnie z rzezi Woli. I co ciekawe, obraz walk na Woli jest zdecydowanie mniej przytłaczający chociażby od e, innych dzielnic, a przede wszystkim od obrazu walk na Starym Mieście. Z relacji żołnierzy pięści wynika, iż Niemcy, widząc sprawdzone w bojach oddziały, starali się terroryzować poprzez naloty i zmusić do odwrotu czy też kapitulacji poprzez mordy na ludności cywilnej. Walki na Starym Mieście uważane są w wielu relacjach za zdecydowanie trudniejsze niż na woli, którą wielu żołnierzy pięści i innych oddziałów Radosława znało jako własną dzielnicę pochodzenia. Bardzo dziękuję. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.